Halo, halo, witam się tutaj Hainaxy, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj ze mną jest Wesley, też nagrywa w tym momencie Wesley swój odcineczek. Znaczy to jest odcinek, no ogólnie dużą część na nim była, że ale też były bykowe dwa momenty, które widzę pewnie na Reddita. Ale ogólnie jest to troszeczkę smutny odcinek, ale też odcinek troszeczkę zmiany. Ponieważ dzisiaj oficjalnie zaklepuję... Cicho! Nie Cicho. Powiemy nam nie jeszcze co. Powiedz co na samym końcu tak. Na odcinka. Tak, więc jeszcze dzisiaj zrobimy live na Twitchu. Do Twitcha wam podeślę linka w opisie. Tam zrobimy też live o tym. Dobra, a ja na moim odcinku zrobię ostateczny challenge. Dobra, to nie był ten ostateczny challenge. Jeszcze nie ogarniam tej wiedzy tak dobrze. Ale te dwa rzeczy, które zrobiłem, były dobre. Dwie. No nie, naprawdę, bo teraz... Troszkę co dzisiaj, troszkę tutaj obchodzi... A ty się nauczyłem strykać ostatnio? Od pana od angielskiego? Nie umiem zbytnio. Ja umiem, tylko mam spocone łapki, więc... Ale umiem grać na słomkach. To jest dmuchanie słomki. Ale w różnej długości są, więc jest inny dźwięk. Ja to wszystko zlepiłem w taki instrumencik. No rzeczywiście. Dobra, pochwali się tym na filmie. Dobra, to będzie... Dobra, to jest jedyne miejsce na tej wieży, z którego jeszcze nigdy nie korzystałem. Dobra, czy Wesley, czy mogę, czy pozwalasz mi giwnąć sobie membranę, żeby sobie naprawić całą elytrę i wam wszystko tutaj pokazać, co się stało przez całą edycję? Tak, jasne, ja też będę pokazywał. Dobra, to ja muszę sobie giwnąć membrany, bo nie mam mendingu. Ale nie powiedziałeś im tego w sumie chyba. To wiecie co, teraz wam powiem oficjalnie to, co się dzisiaj oficjalnie na streamie, na Twitchu kończę tę edycję osiedla. Tak, ja też, ja będę... Ponieważ tam się tutaj naprawdę bardzo nudzi. Ja po tym streamie już, co mówiłeś? Nam się tutaj... No właśnie, jak jest membrana? Ale słuchajcie, ja jeszcze nagram jeden odcinek pożegnalny i to jest niespodzianka, co na nim zrobię, bo to co na nim zrobię... Słuchajcie, oficjalnie przyklepuję, no dobra, koniec słuchajcie, osiedla. Ogłoszę na nim konkurs, ale nie powiem wam jaki to jest konkurs, okej? Okay? Czekajcie, jak to się nazywało? Powiem wam na Twitchu. A ty też utwalasz dzisiaj, ale na moim. Ponieważ więc linka do Twitcha macie w opisie na streama. Dobra, okej, ale teraz mówię po angielsku. Okej. Flying. Where she fly? Okej. And how was what this? How was this name? Okej. Of this membrane, I don't know. Ej, kto tutaj zrobił taki neder? Ej, dobra, szczerze, zaraz to nagrywam. No i zobaczcie, to jest całe nasze osiedle. Dara, to tak się dmucha, jakby co. Jak się to nazywało? Jak ta fantomowa... O, Phantom Membrane. Membrane. Dobra, mam jedną, czekaj, to muszę sobie giwnąć jeszcze więcej. Giwę, żeby to wszystko naprawić. Ja też mogę sobie jeszcze giwnąć. Tak. Naprawdę... I fajerwerki giwne. Ja mam fajerwerki. Ale... Dobra, dam se 6. Dobra, wiecie co? Dajemy sobie te membrany, ponieważ chcemy wam dzisiaj pokazać C7, ponieważ dzisiaj właśnie na live, na streamie, na Twitchu oficjalnie przyklepuję koniec tej edycji, pierwszej edycji osiedla. Tak pewnie za krótki czas powstanie drugie osiedle, ale po prostu teraz już dzisiaj na streamie, na Twitchu po prostu kończymy to osiedle oficjalnie, jakby przyklepujemy to koniec edycji, ponieważ no stwierdziliśmy... 3 osoby się za tym przyklepały, tak jak mówiłem, nie wiem czy to słyszeliście, po prostu stwierdziłem, że gdy się 3 osoby nad tym przyklepią, wtedy po prostu się kończy edycja, wiadomo, będzie można nadal tutaj grać i ten, ale po prostu edycja się kończy, więc no... To fajerwerków sobie widziałem. Co? Dara, więc czekajcie, tej... gdzie ma... Zrobiłem to. Masz kowadło w domu? Masz kowadło w domu? Mam. O kurczę, a jesteś w domu? Ja jestem
Muszę tu w drugim domu. A ty mnie w tym, a w nim masz kowadło? W każdym domu mam kowadło, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, czy je masz? Chyba ma. Powinieneś mieć, pamiętam. Chyba, że ktoś je ukradł. Tutaj miałeś kowadło, albo na górze może miałeś. Ale nie, ktoś mi ukradł. Ktoś ci ukradł kowadło. Dobra, więc ogólnie dobra. Cóż, to będzie koniec tej serii. Edycji. Edycji. To jest trochę smutny odcinek, ale też rewolucja. Dobra, szczerze już nie będę nic więcej, więc cóż. 10 poziomów expa, niech leci. Naprawdę nie spodziewałem, że się teraz to skończymy, że teraz wam o tym powiemy. Ale no cóż, no moim zdaniem nie wiem, czy wszystko... No ale 100 fajerwerków zagiwnąłem, żeby wam to wszystko pokazać. Ja mam fajerwerki, mam 18, nie wiem, czy to starczy. A ja mam 100. Dobra, widzicie co? Gwiaci, ty masz może kowadło... Widzisz, że kiedyś rzeczy stakowały się po 1000? Można było mieć o wiele więcej rzeczy w takich funków. No. To było dziwne, bo tam się dostawało 1000 obsydianów z drewna i 1000 szkła. Wels, ja mi się już nie chcę po prostu. Sorry, ale to naprawdę jest koniec osiedla, to kowadło już nam nic nie da. To kowadło nam już nic nie da. Anvil jeden. Jeden anvil. Dobra, pyk. Słuchajcie. Oto wszystko, co się stało na osiedlu. Spawn point. Jezu, enchantment host 11 leveli. Ale się opłacało, pamiętajcie tutaj. No dobra, no to może zaczniemy Welsi w ogóle od spawna samego, gdzie się wszystko. Tak, dobry pomysł, tylko że ja sobie na wieży zrobiłem spawn point i będę z wieży wszystko wam pokazywał. Uwaga! Spawn point dla całego świata znajduje się w tym oto i miejscu. I zaczęło się tak, że tutaj się właśnie zespiliśmy, z Welsim nagraliśmy pierwszy odcinek. Pierwszy... Macie do niego link na pewno. No pewnie, może wam dodam. I to właśnie pierwszy domek, pierwsze dwa domki to jest ten domek. Jeju. No Hitlera właśnie. A tutaj to jest hotel, ale nie wiem kto to napisał. Tego nie było, wiadomo. Najpierw był ten mój domek, który jeszcze nie był aż taki tam powiększony w tył. Do tyłu, a tutaj Wells jego była ta pustynia. Pustynia. Właśnie, jego pustynny tutaj, jego pustynny domek. No tak to się prezentuje. To bardzo fajny zresztą był ten pomysł i nawet chciałeś tutaj zamieszkać do końca osiedla, jak sobie ostatnio oglądałem ten ostatni odcinek. Pierwszy odcinek. Tutaj mam tyle kamienia. I wszystko się właśnie zaczęło w tym miejscu. Znaczy w tych dwóch domkach, to były dwa pierwsze domki i ten domek doszedł w ogóle jakoś bar... I co? Czy Forza w ogóle sobie tutaj coś ponaprawiał? Ale gdzie, że tutaj, a tutaj... Bo on miał w ogóle wysadzony dom, on sobie to tutaj, on sobie to ulepszył mocno, bardzo ładnie. Ej, no ładnie to wygląda, więc tutaj domek Forza, on dość niedawno powstał. Dość niedawno. Dobra, więc tutaj także, no, wiecie... Ej, dobra, co on tam ma w skrzynkach? No, jak sami widzicie, ma fajne rzeczy. Jestem tu garnięty. No dobra, potem także nie za niedługo powstawała także scena. Nie wiem, czy tam... No, na drugim odcinku... Niedługo potem tak naprawdę powstał twój drugi domek. Tak, ten doktor taki główny, bo to była taka baza początkowa. Ja pamiętam, jak się zdenerwowałem, że on jest taki duży. I tak, to jest taki twój drugi czekaj, domek. Czekaj, rozłączę się i połączę. Dobra. Halo? Dobra, wiesz co? Dobra. To drugi główny domek. Tak, to jest pierwszy główny, drugi domek, no nie? No i pamiętam, jak było mi bardzo smutno, że ty masz taki duży domek, dlatego zbudowałem swój domek. No i wiecie, tutaj też się bardzo dużo zadziało zresztą, jak możecie zauważyć, no też na streamie trochę będziemy także pokazywać, no ten właśnie domek tutaj powstał, ja nawet nie pamiętam, co po kolei tutaj się działo dokładnie. No to pamiętam, potem powstał mój domek, potem powstał... Za niedługo także powstał domek Matsera, potem jeszcze na przykład tam, wiecie, ta tam... No i w tym samym czasie gdzieś powstawał co mój, potem powstała scena i najpierw powstał Mind Donald, potem scena. No i potem wiecie, tutaj potem się Welsi osiedlił.
Nie no, ja się wtedy osiedliłem w tym samym czasie co Maxer, potem powstał Mindonald, potem scena. Potem zaczęli dodaliśmy także przy okazji, dodaliśmy także przy okazji tutaj Rotera. Tak, Rotera dodaliśmy. Który też tutaj ma stania? Posłuchaj, potem zaczęliśmy budować domowieżę. Bo zobacz, bo to miałby być domek dla mojego brata, który nie ma na przykład Minecrafta Premium i ja tam wiesz, że niby będzie taki sobie stał. A gdy dołączył do Roter, ja ten domek od Roterowi oddałem i mu go ulepszyłem. Znaczy mu go dokończyłem tutaj budować, wiecie, tak to się ostatecznie prezentuje. Potem także Roter się i tak przeprowadził. No dobra, no i tak tutaj sobie żyliśmy jakiś czas. Wesley także zaczął budować domowieżę. Ale ja wcześniej zacząłem robić domowieżę. No właśnie, potem także za jakiś czas, ja jeszcze ten właśnie ten domek jak stoi od czasu, patrzcie także przeprowadziłem tutaj. I 100 fajerwerków nie wystarczy. Się także tutaj przeprowadziłem, no ja mam, miałam 9 tylko teraz. No to się przeprowadziłem i ogólnie też tutaj miałem, wiecie, tak? No 30 kilka zużyłem, bo nie? Wiecie, tamten domek po prostu taki był dla mnie za zły, jakby źle to się ze sobą łączyło. Ten domek jest fajnie wyszedł. Potem także z tym długo, także na przykład Antix potem dołączył, Carbon też był. Tam, on na początku mało grał, jak go dodaliśmy, ale potem ja mu tam też powiększyłem mu strasznie ten domek. Ja tej w ogóle nie, w połowie chyba wszystkim na osiedlu robiłem domki. No i ty, ale... Ale połowie bez ich zgody. I nie, ja właśnie z ich zgodą, No na przykład temu, Maxerowi bez jego zgody. Zamieniłem, ale on sobie na początku sam zbudował. Ale mu się ostatecznie podobało. To było te, był taki, no wiecie, na tej domowieża powstawała to... Kurczę. To czekaj, to sobie, może mam jakieś fajerwerki w szulkerze. Właśnie no tutaj bardzo dużo się zadziało, więc właśnie także no nie wiem jak, nie pamiętam dokładnie wszystkiego co się działo po kolei. No i słuchajcie, no potem właśnie po zbudowaniu, potem prowadził się ten, tylko tam miał, Ciezak, on był bardzo... No Ciezak też się, Ciezak w ogóle, Ciezak się jeszcze, pominęliśmy Ciezaka. A on się nawet całkiem wcześniej jeszcze tu był, ale wiecie, on trochę bardzo zepsuł to osiedle, naszym zdaniem. Był też Edwin, oni tak w podobnym czasie... Na początku trochę zepsuł, ale potem ostatecznie, wiecie, 1000 nie do raz tosy daje. I czemu to i szczerze, słuchajcie, chcę naprawdę, chcemy... Robimy to dla dobra osiedla. A bo to są Firework Rocket, a to są tego. No więc zobaczcie, no to tutaj dopiero potem będzie o tym domku. Też mogę lecieć na tych fajerwerkach. One są strasznie słabe. Ja się sobie ich ginąłem. 1000. Trochę staków mi wypadło, ale trudno. Mam cały eko zapełnione fajerwerkami i innymi rzeczami. No dobra, więc także tutaj Ciezak mieszkał, zresztą którego budowlę później usunęliśmy, gdy go zbanowaliśmy. Tylko ta budowa została, ponieważ ją zmieniliśmy. Potem także powstała kolejka, powstawał sąd. Sąd powstał przed kolejką, był wtedy jeszcze Ciezak. Ale kto tak ładnie zbudował taki jakby ten komin? Ej, bo to wygląda nawet całkiem ładnie, bo to chyba niczemu nie służy, ale wygląda bardzo ładnie. To ja zbudowałem komin. Ej, kozacko zbudowałeś, chyba się troszeczkę... Potem zrobiłem balon. No Łec także budował balon, tej, jak w ogóle kto zrobił te... Wtedy, kto zbudował te kule, a jeszcze farma została Ciezaka. Kto zbudował w ogóle tę kulkę, bo nie wiem skąd ona się tutaj wzięła. Jaka kulka? A ta niebieska taka. Wiecie, to jest plan Sejmu i Senatu, którego chodzi, my zrobiliśmy. To ja go robiłem. No, dobra. No także potem się chyba tej Antix też się wprowadził tutaj. Miałem trochę mały domek. Nie, miałem trochę taki mały domek, wiecie. No, więc no, potem się przeprowadziłem o tam, wiecie tam. Ale jak ja zużywam te fajerwerki. Więc potem ja się tam przeprowadziłem tutaj. No tak na Extreme Speedach używam te fajerwerki. No zobaczcie, potem tutaj się przeprowadziłem, w ogóle... Potem także... To może nie wystarczyć też. Potem Antix się tutaj przeprowadził. Wesley, czy zanim się Antix tutaj przeprowadził do mnie, to tutaj także też, wiecie...
wszystko tutaj w Walesie też mam tam, tutaj ma swoje średniowiecze, które nawet do teraz rozwijał. Tutaj potem Rotter także zbudował to, no wszystko, no i tak teraz do, no sklepy też powstawały, wszystko tak teraz, i teraz dochodzimy do tego momentu, kiedy już po prostu to wszystko no, kończyłem, ponieważ pierwsze nie mieliśmy aż tyle planów, jeszcze nie byliśmy aż tak kreatywni, zresztą troszeczkę tutaj była z edycja zepsuta przez jakiegoś ciezaka, jeszcze w ogóle on się włamał, teraz... Ale to on to jest karbon. No pewnie, ale no zobacz, no... No bardzo dużo się tutaj zadziało. No nie, nie możecie powiedzieć, że tutaj się nie zadziało dużo. Bo naprawdę... A inaczej zrobił swój sklep, no ogólnie kilka osób zrobiło swoje sklepy. Pamiętam to wszystko. Zaczęliśmy robić posłonek policji, żeby nie dokończyliśmy. To jest naprawdę... Możemy robić taką serię, że kończymy wszystko, co zaczęliśmy na osiedlu w tym wieku latynnym. I w pewnym sensie smutno mi jest trochę, że to kończymy, ale... Też jestem wesoły, że będzie coś nowego i to osiedle 2, na wiecie, które... Wiecie co, ja zrobię taką serię, że kończymy wszystko, co zaczęliśmy na osiedlu w trybie kreatywnym. I teraz w tym momencie, no ale jeszcze nie. No i teraz właśnie w tym momencie to kończymy, no ale jak teraz będzie osiedle 2, które na pewno będzie o wiele lepsze, będziemy je dłużej ciągnąć, ponieważ już na początku mamy plany na projekty, wszystko szybciej troszeczkę... To jest wieża Dawida, znaczy jakiego Dawida, Dawidera. No bo ma taki nick dziwny. Dlatego mi się kojarzy z Dawid. No, więc tutaj wiecie, no na przykład tutaj też to wszystko. Dziwne trochę, bo on to nazwał wieżą strażniczą. No więc też naprawdę dużo zadziała, ale osiedle 2 będzie o wiele lepsze, ponieważ już na starcie, nawet jeszcze tego nie zaczęliśmy, już mamy plany na mnóstwo projektów z Walesim. Ja mam już plany na zrobienie tego. Więc już naprawdę, ale na przykład ten raz ten kościół wybudowaliśmy, no wszystko się tutaj, bardzo dużo rzeczy się tutaj podziało, ale teraz z każdym sezonem będzie o wiele lepiej, a teraz... O nie, znowu ten bug z nogami. Ale osiedle 2 też będzie, myślę, że fajne, ale na pewno będziemy to osiedle bardzo miło wspominać. Nie zrobiliśmy wielu rzeczy. Posłuchajcie. Prawda? Szczerze, ja sobie teraz zrobię screena. To jest screen jak se leży, po prostu jak se leży. No a teraz wymuszę tego. F1, F2. Teraz wymuszę od wszystkich na razie, wiesz co, ja chyba na razie wszystkich przełączę na Spectatora, gdy to zakończymy. Chyba, że jeszcze ktoś będzie chciał zagrać na survivalu, ale... Właśnie nie przyłączę ich, niech sobie grają. No dobra, ale potem już, no na przykład Andix będzie... Ej, to się da shiftem wyjść, a ja się tak wnerwiałem dzisiaj, nawet nocy wyjadłem. No więc widzicie, kończymy to trochę, ale... Zaczniemy także coś ale nowego. Ale wiecie, tak naprawdę ustanowię w sumie set world spawna, no. Nie, jak co? Jak żeby łóżka się nie liczyły i żeby wszyscy się spawnowali na tej mojej wieży? Nie, nie ma się nikt spawnować na tej twojej wieży. Proszę cię. Nie, każdy się ma spawnować na głównym spawnie. Okej. Okay. Nawet dzisiaj zapraszam was na Twitcha. Pożegnamy się z tym miejscem trochę, także... I cóż, nawet wyborów jeszcze nie zrobiliśmy, ale no cóż, cóż poradzić. Port zacząłem, ale port ja zrobię na tym, na kolejnym osiedlu, ponieważ już to najpierw planowałem na osiedlu 2, ale teraz w sumie stwierdziłem, że na tym też zrobię, bo mi się, wiecie, już nawet mi się nudziło, dlatego chciałem zrobić coś, co chciałem zrobić później. Więc no... Ej, ale wiecie co, ale ja, bo... zrobię na pewno taką serię, że kończę na osiedlu projekty, które kiedyś miałem... No zrób tą serię, zanim zaczniemy osiedle 2. Zaraz mi się skończy elytra. Mija się całkiem spokojnie. O kurde, i zaraz mi się elytra skończy. Ale wiesz co, ona będzie po prostu połamana, ale jej nie stracisz. Czemu? No tak jest. Tak? Nigdy się nie traci elytry? Nie, może się ją kiedyś straci, ale na teraz na pewno za pierwszym razem na pewno tylko ci się połamie. Ale będzie taka połamana, ale nie, na pewno jej nie stracisz. No zacznij, no jeszcze, no ja troszeczkę jeszcze polatam po tej mapce, no. Nawet żeby no, zacząć... Ja robię wiadro challenge. Tu w ogóle są jakieś duże jeziora, no. Co? Frostwalker, wszystko. Naprawdę to jest... Naprawdę takie kozackie, to na pewno zostanie w naszych sercach na zawsze. Pierwszy sezon Minecraft osiedle. No racja. Nawet jeżeli zmienimy nazwy tej serii, to zawsze tego, nazwy tego Realmsa nie zmienimy, ani tego świata.
Nie, nie zmieniajmy nazwy z osiedla, ona jest fajna. No, jeszcze myślałam jeszcze na przykład na pikselowy albo pikselowy zakątek. Ale wiecie co, to może być kolejna seria, osiedle zawsze będzie trwać osiedlem. Tak, i zresztą to osiedle zawsze zostanie w naszych sercach. Pamiętajcie, zostawcie lajka dla osiedla, nie dla mnie, tylko dla osiedla, zostawcie tego lajka. Dla nas, tylko dla osiedla. No właśnie, dla osiedla zostawcie tego lajka. No i co, my się z wami żegnamy i cześć!